Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Krystian Spider. Dzisiaj nagrywamy już 23 odcinek na ulicy Oriona 15 i dzisiaj jedziemy kolejną windą Windpol. Zapraszam bardzo wszystkich serdecznie do oglądania. Proszę bardzo. Wciskamy 10 i jedziemy. Oczywiście muszą się zamykać i drzwi również. 2007 rok to jest rok modernizacji windy o nazwie marki Windpol. Urząd Dozoru Technicznego, trzecie piętro. Pozdrawiam wszystkich. Witajcie. Szóste piętro. Proszę bardzo, siódme. Ósme, dziewiąte i dziesiąte. Drzwi się otwierają, pchamy dźwig. Okej. W porządku. Teraz pokażemy Wam widoczki tradycyjnie. Ale pięknie widać Oriona 7, 9 i 11. Naprawdę tak fajnie widać takie ulubione bloki, tych, których bardzo lubimy. I fajnie jest też do tego, żeby były kolorowe. Właśnie w niektórych blokach tak to jest, w wieżowcach, jeżeli chodzi o wieżowce, to właśnie są kolorowe i do tego mamy właśnie ulubione, na przykład wyobraźmy sobie tęczę. Stąd widać Tesco i jeszcze naprawdę widać parking tam, gdzie mam przystanek autobusowy i tam właśnie zatrzymują się tam autobusy, na przykład tam mamy galerię Glugowia i tam mamy stację paliw przy Tesco, tylko przy tego hipermarketu. A stąd widać osiedle Kopernik. No, żebyście naprawdę wiedzieli. Tu jest syp. Proszę. Syp. Służy do tego, żeby wyrzucać tam śmieci. Dobra. No to myślę, że pora już wchodzić na windę. Tradycyjnie na parterz jedziemy. Ale fajny dźwięk to jest. Ósme piętro. Przyciski. Ciekawe, czy w niektórych blokach może znajdą się tam stare zręby. To bardzo interesujące pytanie. Bo coś starego to coś jest naprawdę fajnego. Tylko niż te nowe, bo niektóre te nowe mogą się zepsuć. No i parter jest. No i pokażemy Wam teraz blok. I to byłoby właśnie tyle. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia!